Siema, słuchajcie, wróciłem do domu i trzeba przygotować kolację. No i jako, że mam kapustę kiszoną, to sobie myślę, policzę, ile tej kapusty mogę zjeść, żeby było zero kaloryczne. No i sobie sprawdzam i w 100 gramach jest 20 kalorii. No więc sobie liczę. Więc 200 kalorii to jest 1 kilogram kapusty. No ja spalam ponad 3000 kalorii w ciągu dnia. Także 3000 na 200 to daje 15 kg kapusty, żeby być na zero. No ja mam tylko 3 kg kapusty na dzisiaj. Halo, ważenie, tabletki, idziemy do pracy. Siedemdziesiąt i pół. Dobra, sprawdzam okulary po 24 godzinach i powiem wam, że nie odczułem różnicy. Oba parowały szkła. Próbuję się teraz przyglądać. Różnią się od siebie z zabrudzeniami, ale nie wiem, która bym wybrał. Chyba te po lewej, czyli antyparę. Czyli antypara 1, Heine Cleaner 0. Mam jeszcze Nano Glass od Voigt. Pomyślałem, że może po tygodniu próbuję z tamtym i ze zwykłym płynem do okien. Mam zabrudzone lustro nad wanną. W ogóle lustro nad wanną fajna rzecz, jak sobie będziecie robić remont w łazience albo mieszkanie urządzać, to polecam. A, i mam bardzo zabrudzone i musiałem zrobić test. Mam chyba cztery różne płyny: Karcera, Voigt, T2 i zwykły do okien to 5. Podzielić lustro na 5 kawałków. No i zrobić test, którym płynem umyje się najlepiej, najłatwiej i którym będzie najdłużej czyste lustro. Ciekawi mnie to. Normalnie bym nigdy takiego testu pewnie nie zrobił, ale że jestem youtuberem, to mogę, prawda? Dobra, idę do pracy. Dobra, słuchajcie. Do kapusty dodałem 500 gramów parówek i pasatę pomidorową, także kaloryczność jest zwiększona. Kapusta jest w piekarniku, się robi, ale tak myślę, kurczę, głodny jestem już teraz, a kapusta pewnie z godzinę będzie się piekła, nie? Znaczy nie wiem, ile się piecze kapusta, zaraz zobaczę w goglach. Ale nie o tym. No i tak myślę, coś zjem. Lodówka pusta, ale zobaczcie, co znalazłem. Mój wczorajszy deserek. Chyba zaczekam na kapustę. S300 radzieckiej produkcji. Przewodów leży w województwie lubelskim, 6 km od granicy z Ukrainą. Takiego coś. Takie coś i. A, no i wczoraj obiecałem wam test Bolero, także multivitaminka. Jedziemy z tym.
Słuchajcie, to jest nawet niezłe. Może trochę mało słodkie, ale takie bardzo aromatyczne, bardzo owocowe. Smak, nie wiem, ananasa, brzoskwini, taki ogólnie egzotyczny mocno, No. Może być, 7 na 10, ujdzie. Nie to, żebym kupował w sklepie, ale ujdzie. But I'm so frustrated. Hello to my